Cześć wszystkim, witam serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku informacyjnym. Oczywiście ja jestem Tiger83 i mam nowe informacje związane z nową aktualizacją, na którą wszyscy czekamy, a mianowicie głównie chodzi mi na razie o kluby to może i nie, bo to na razie to tak nie za wiele było pokazane, ale chciałbym poruszyć tutaj dwie zmiany, które również będą w aktualizacji, mianowicie jeśli chodzi o podbierak i o pompowanie ryb. No to słuchajcie, jeśli chodzi o podbierak, ja niestety nie mam takiej możliwości jak na PC-cie, żeby tutaj jakoś to posklejać, wam pokazać jak to wygląda, ale sobie można zobaczyć na YouTube, bo ja to również na YouTubie zobaczyłem, także powiem wam, co ja na ten temat myślę, jakie są moje wrażenia, odczucia z tym związane. Oglądałem właśnie na YouTubie, jak to wygląda na beta testach, na serwerze testowym. Również tutaj TK wrzucił również informację i tam fajnie pokazał, także pozdrawiam się serdecznie Tomaszu, jeśli być może zajrzysz do mnie na kanał i dziękuję również Ci za materiał. No i słuchajcie, jeśli chodzi o podbierak, no to to wygląda słabo. To wygląda słabo, bo trzeba rybę podholować, oczywiście te większe ryby, mówimy o większych rybach, podholować na 1 metr. Przed naszą łódź, czy z brzegu, jeśli łowimy, jeden metr musimy podciągnąć. W tym momencie żyłka się luzuje. No to to akurat wygląda no słabo. Żyłka jest poluzowana, wyciąga się na razie chyba automatycznie podbierak i ryba automatycznie jest podbierana. Tak mi się wydaje i tylko w momencie ryba jest pod bieraku i następnie po sekundzie jest dokładnie to samo, czyli trzymamy rybę na tym chwytaku, tak? Także mi to ogólnie się nie podoba, ten sposób jaki to na razie jest. Mam nadzieję, że to bardziej zostanie dopracowane, bo na dzień dzisiejszy wygląda to słabo. No i również kwestia pompowania ryby, nie możemy przede wszystkim zamknąć hamulca na maksa, gdyż wtedy będzie na czerwono i będą procenty zlatywać bodajże chyba z przyponu i jak dojdzie do zera, to będzie zerwany przypon. Także też fajnie, że nie w ciągu dosłownie ułamku sekundy czy sekundy, a tutaj będzie no trochę więcej czasu na reakcję, ale nie możemy zamknąć kołowrotka hamulec w kołowrotku na maksa, jeden ząbek przy odpowiednim oczywiście odpowiednim ustawieniu i doboru żyłki przyponu i tak dalej. I co również, tak jak mamy kółko z ząbkami hamulca, dookoła tego kółka tak jakby się kręcą takie strzałeczki jakby dookoła. Także to jest taka zmiana. No i oczywiście przy większej rybie jak weźmie, to już jest, nie trzymamy wędki w rękach takie do tej pory, tylko jest zmiana. Trzymamy już wtedy rękę do pompowania na wędce i pompujemy, podciągamy, oczywiście zwijamy żyłkę, chyba niestety chyba nie można jakoś tak ryby zmęczyć chyba w ten sposób, tak jak po staremu tutaj mamy, że wybiera sobie żyłkę i się męczy. Tutaj będziemy prawdopodobnie męczyć ryby tym nową techniką wędkowania, czyli pompowanie ryby. No niestety to wygląda słabo, to również wygląda słabo, dużo dłużej niestety zajmuje to więcej czasu, na przykład wyciągnięcie chociażby takiego okonia nilowego 30 kg. Także to no, ten pompowanie wygląda słabo. Ta walka trwa dosyć długo, kilka minut z takim okoniem 30-kilogramowym powiedzmy. Także no, to wygląda słabo. Ten pompowanie również dla mnie wygląda słabo. Mam nadzieję, że to zostanie dopracowane. Bo ja liczę na zupełnie coś innego.
Także tak to wygląda niestety. Podciągamy wędkę, opuszczamy, zwijamy, podciągamy, opuszczamy do dołu, również zwijamy, ale to na razie ogólnie z tego co widziałem wygląda słabo. Również ten podbierak, tak jak powiedziałem, wygląda słabo, że podbieramy tu rybę z 1 metra, żyłka jest polusowana dosłownie sekunda może, max, jak podbierak jest wyjęty i następnie mamy rybę w chwytaku, czyli po staremu, tak? Także no to wygląda naprawdę kiepsko i również jeszcze info, które się dowiedziałem od Tomasza, dzięki to serdecznie Tomku, to również tutaj swoim widzom powiem, że na razie, jeśli chodzi o test serwera, gdzie to wszystko testują, tą nową aktualizację na PC-tach osoby, które tam dostały, że niestety nie ma karencji czasowej na noskach. Co to znaczy? Że już nie możemy w dowolnym momencie, jeśli chodzi o noskę, przebijać czas. Trzeba albo czekać, albo płacić jeden bitcoin, tak jak jeśli chodzi o przewijanie w dzień. Także to już w ogóle jest masakra, że za nocki również nie będziemy, na razie na serwerach testowych, przypominam, nie ma możliwości przewijania sobie jak chcemy dowolną ilość razy w nocy. Także to jest słabo, naprawdę słabo. Ja ubolewam na tym niesamowicie. Zarówno dla graczy, którzy mają maksymalny level, będzie to niesamowicie uciążliwe i drażniące, mówiąc delikatnie, a dla nowych graczy będzie to masakra. To będzie masakra, tam gdzie można oczywiście levelować i łowić w nocy, no to będzie masakra. Na razie na serwerze testowym niestety jest karencja czasowa, także Tak to słuchajcie, wygląda takie info na razie z tego co się dowiedziałem, także no podbierak wygląda słabo, pompowanie również jak mniej więcej wam to opowiedziałem. No i niestety właśnie ten brak możliwości przewijania czasu w nocy dowolnie, tak? Tak jak mamy na razie do tej pory. Na razie to tyle jeśli chodzi o serwer testowy, można sobie zobaczyć na YouTube, jak to wygląda. Również Tomasz, czyli TK, pokazał również u siebie, jak to wygląda ta mechanika cała i podbierak. Także to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że się wam podobało. Dziękuję ślicznie za oglądanie. Tyle ode mnie. Pamiętajcie, zostawcie łapkę do góry. Jeśli ktoś jest nowy, zachęcam do zasubskrybowania kanału z dzwoneczkiem. Link do mojego Discorda będzie w opisie. My słyszymy się za chwilę na live. Dziękuję wszystkim ślicznie za oglądanie. Pozdrawiam bardzo serdecznie i trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć!